Tanecznie, no to Natalia chyba najlepiej. No, ja zawsze robię 100%, ale też czasami jest tak, że ja czuję, że jest dobrze, a potem widzę w obrazku i mówię, oh fuck. A czasami czuję, że jest źle, a potem w obrazku jest dobrze. Więc ja się poddaję pod opinię jurorów, na tańcu na pewno Natalia zna się lepiej. No to jeśli mam się wypowiedzieć na ten temat, no to w porównaniu do Asi i Tamary, no to na pewno nie ma o czym gadać. Gimper nie tańczy tak dobrze, nawet w 5% nawet może tak nie tańczy dobrze. Ale za to ja mierzę po prostu jego taniec jego miarą, na miarę jego możliwości i moim zdaniem on naprawdę z odcinka na odcinek robi mega duży progres i sam walczy ze swoimi słabościami i w każdym odcinku udowadnia mi, przede wszystkim jako jego trenerowi, że może i że potrafi dać z siebie wszystko za każdym razem i to jest dla mnie coś pięknego, że mam takiego ucznia, który jest ambitny, który chce i mimo to, że wszyscy ciągle na niego nie stawiali i go no, krytykowali za jego brak talentu, brak umiejętności. Słusznie. On się nie poddawał ani razu i zawsze on tak naprawdę dawał mi tą siłę, bo on gonił na trening. Natalia, dawaj, jedziemy, nie ma co się poddawać. No i tak wyszło, jak wyszło. No, ja jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo dla mnie, jako dla tancerki, to jest coś wspaniałego. Czyli nie ma takiej siły, która cię cofnie z obranej drogi? No co, no krytykują, bo widocznie mają za co. Jeżeli tak, no to bierzemy to, co zawsze staram się tak mówić, jak stoimy pod tą oceną. Nawet najgorsza krytyka, to tak, bierzemy to na klatę, obejrzymy te występy. Mi się zdarza 50, 100, 150 razy oglądać te występy. Mówię, tu nogę można, tu to. Tak. Dobra, Natalia, dawaj, patrz, obejrzymy. Wszystko cały czas, bo ja wiem, z jakiego poziomu my wychodzimy. Widzieliśmy, że ja nogi nie umiałem prosto postawić. On nie potrafił dobrze tak stałem. Chodzić po ulicy. Nic nie potrafiłem, więc staramy się, jest to duży szok. Ja cały czas trochę nie wierzę w to, co się wydarzyło. I tyle. Cieszę się, że Quickstepa nam się udało zatańczyć. Jurorzy też to docenili. W Pasodoble też ja na przykład czułem się dobrze. Nie wiem, jeszcze zobaczę ten występ. I tymi ocenami jurorów też przyznam, że byłem zaskoczony, że aż tak... Czaczo to wiem, bo porobiłem pomyłek. Czaczo, i to na pewno... nie mówmy o Czaczy. Nie zapomnijmy już o niej. Nie mówmy, ale Paso... Ja czułem się w porządku. Nie wiem, jak ty czułaś. Oddałeś charakter i to chyba o to chodzi w Pasodoble. W takim razie, co planujecie na finał, żeby pokazać, że jednak zasłużyliście, żeby tam być. No kurczę, nie wiem, ja jestem dalej cały czas gdzieś, jestem w kosmosie tak. Jeszcze głową, tak mówię, Mars tam, Jowisz, studio, przepraszam, gdzieś, nie wiem, musimy najpierw to przede wszystkim ochłonąć z tych emocji. I przede wszystkim najważniejsze, co będzie dla nas w tym finale, to spróbować dorównać Asi i Jankowi, co będzie tak piekielnie trudnym zadaniem. Trudne, może nawet i niemożliwe.